www.biroyal.pl. Chciałbym wam pokazać, jak na jesieni wygląda stan moich sadzonek miododajnych w mojej pasiece. No i co to są za sadzonki? Tu mamy lipę japońską, sobie rośnie. W tym roku jest sadzona dopiero. Myślę, że się przyjęła. Tutaj mamy leszczyny na początku roku. No może jeszcze nie takie małe, ale będą dawały nam dużo pyłku ważnego dla pszczół, żeby się dobrze rozwijały. Trzy rodzaje leszczy mam tu. O, sobie rosną. Tu mamy lipę Moltego. Myślę, że się przyjęła ładnie. Tu ma pączki, super rosną sobie. Jestem z niej zadowolony i się nie mogę doczekać kwitnienia. Tu mamy perełkowca japońskiego. Już jedną zimę sobie przezimował, czyli ma drugi rok. Zobaczymy. Lipa drobnolistna. Dziwne, że jeszcze ma liście, ale sobie ma. No i rośnie. Kasztan. Sadzonka kasztana. Leśna pasieka Biroyal. Tu mamy z kolei lipę Moltiego. Tak, to jest lipa Moltiego. Mam ich chyba łącznie 4. Idziemy dalej. Tu mamy gledicję. Już ma ze 3 metry. Czubka, ale no, więcej niż 3 metry. Rośnie elegancko, drugi rok. Tu mamy, co tu my mamy? Amfora krzewista. Przygotowuje się do spania, do wegetacji. Zrzuca liście. Idziemy dalej. Tu jest cały szpaler tego. Oczywiście koniczyna biała, mikrokoniczyna biała. Jest wszędzie u mnie na pasiece posadzona. Posadzona, zasiana. Pszczoły sobie tu latają, chodzą. Dzisiaj było ciepło, to sobie wyszły. Moja pasieka. Leśna pasieka Biroyal. Zapraszam na www.biroyal.pl. Lajkujemy, dowiadujemy się, co jest więcej związanego z miodami, ziołami. No, tutaj amfora krzewista się kończy, a zaczyna się rozchodnik olbrzymi. O, bardzo długo tam idzie, aż do końca siatki. Bardzo późne kwitnienie. Pszczoły sobie zawsze coś tam doniosą na koniec. Za siatką mam dziewanny, bardzo dobry kwiatostan, jest bardzo dobry do herbat. Można się więcej dowiedzieć na biroyal.pl, do czego stosujemy. Tu mamy kolejną leszczynę, która przynosi bardzo dużo pyłku. Jeszcze nie teraz, ale w przyszłości. Dla pszczół to jest ważne. I sobie rośnie. Tu mamy z kolei też lipę Moltiego. To już trzecia? Tak, trzecia. Rozchodniki są tu. Idzie sobie szpaler. I tu mamy perełkowca japońskiego.
Już się przygotowuje do zimy. Też ma około 3 metrów. Jedną zimę już przetrwał. Tak więc będzie dobrze. Niech rośnie. Idziemy dalej. Tutaj mamy klon tatarski. Około też 2 metrów. Druga zima. No i sobie rośnie. A tu mamy zioło. Żywokost. Bardzo dobry na stawy, kości. Robi się z korzenia żywokostu robi się nalewkę. Najlepiej na bimbrze. Wysoko skondensowaną, że tak powiem. I smarujemy. Bardzo dobrze pomaga na wszystkie dolegliwości stawowe i kostne. Przepraszam, i kostne. Tu mamy palenisko. Wszędzie, jak mówię, jest koniczyna biała, mikrokoniczyna. Ona sobie kwitnie. Idziemy dalej. Tu mamy iwę. Każdy szanujący się pszczelarz powinien mieć iwę na pasiece. Dobrze mówię, Tomasz Miodek? Iwa dostarcza bardzo dużo pyłku. Tu już jakieś kotki się wiążą. Tu coś już jest. No, ładnie. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy 6 sztuk. Muszę zerknąć do swojej ściągi. Trojeści amerykańskiej. Dobrze mówię? Nie, to nie jest trojeść. Co to my mamy? Coś tu my mamy. Nie pamiętam. Nie na tej ściądze. Rosną małe. Liście ma. O, takie. Te zielone. Sobie rośnie. Kurczę, no nie pamiętam co to było. Cholera. No może jak się dowiem to dołączę do filmiku. Tutaj nam rosną za siatką jeszcze. Głuk nam rośnie. O, młody głuk. I obok też tam jakaś miododajna roślinka, sadzonka, która w przyszłości zostanie przesadzona. Idziemy dalej. Cytrynowiec chiński. Bardzo zdrowe owoce. Na nalewki, na przetwory różnego rodzaju. Dużo witaminy C i innych związków. Proszę poczytać, dowiedzieć się. Cytrynowiec chiński. Mamy ich tu 6 sztuk. Tutaj mamy trojeść amerykańską posadzoną. Cytrynowiec. Trojeść amerykańska. Przygotowuje się do wegetacji, do zimy. No, już teraz w tym roku na pewno będzie, kwiatostany będą ładne. Będzie się ładnie rozwijać się będzie. Tu mamy cytrynowca. Tutaj się wspina, idzie. Niech sobie wchodzi na drzewo. Tutaj też mamy jeszcze trojeść amerykańską, której nie widać. Tu mamy tylko kawałek jej łodyżki. Idziemy dalej. Tu mamy borówki. Też jakieś 3 rodzaje. No. Idziemy. Klon tatarski. Najwyższy u mnie z klonów. 4 metry już ma. Druga zima przed nim. No.
ładnie rośnie, jestem fajnie zadowolony z niego. Kompostownik zawsze się przydaje. Tu mamy ligustr. Ligustr. Dwa rodzaje ligustru jako żywopłot. Można obejrzeć filmik, jak sadzić żywopłot. U mnie jest tam dostępny. Można się dowiedzieć kilku fajnych rzeczy. Tu mamy bluszcz. Bluszcz będzie wchodził na siatkę. Będzie tworzył nam tu piękną ścianę zieloną. A tu widać, jeden jest gatunek taki, tego ligustru, a drugi jest taki ciemniejszy. Tu już szypnącza wszędzie rozwijają. Oczywiście ligustr trzeba przycinać. Tu mamy o, jakieś tam kwiatuszki jeszcze. Ligustr będzie sobie rósł. Tu mamy jeszcze jakiś kwiat. Jakiś mały. To jest pięknota, z tego co pamiętam. Pięknota. Dobra. Tu mamy jeszcze klon. Klon. Jaki to był klon? No właśnie. Klon Ginala. Nie wiem, czy to jest ten sam co klon tatarski. Tak coś na internecie widziałem, ale sobie rośnie. Byle do przodu. Tu mamy winogrono białe. Sobie już gdzieś tam wchodzi na te patyki. Bluszcz. Bluszcz sobie rośnie. Bluszcz też jest miododajny, tylko jak już jest starszy. Tu wszędzie ligustr. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Ligustr zapopiołowany. Popiół daje też różnych witamin. Rozwijają się truskawy. O, jak ja lubię truskawy. Na wiosnę będą. A tu mamy jeszcze tamaryszek. Tamaryszek będzie kwit, będą pszczoły przylatywać i sobie zbierać. Idziemy dalej. Tu mamy sadzonki lipy. Samosiejka jest. Dwie są sztuki. O. Sobie rosną, jedna, druga. Mięta. Pszczoły chętnie przylatują i zapylają miętę. Pominąłbym jeszcze tutaj gledicję z tymi kolcami wspaniałymi. Jak to się ładnie prezentuje. Te kolce będą bardzo długie. Ale roślina jest bardzo miododajna. Można poczytać. Tutaj więcej mamy. Roślin. Tu jeszcze mam. Co to my mamy? Lipa. Lipa wonna. Lipa to jest wonna, dobrze mówię. Nie. Japońska. Lipa japońska. Druga. I tu jeszcze. Trochę chaotycznie, kurczę. Tu mamy lipę Moltiego. Chyba ją już pokazywałem. Leśna pasieka Biroyal. I tu mamy kolejny klon tatarski. Się rozwija, idzie do góry. Bezkolcowa jeżyna.
i lipa wąskolistna. Ostatnia. Tym razem bez liści, tylko tamta jedna ma liście. No i tak to się prezentuje. No. Jest domek, to możemy sobie wszystko odwirowywać. Zbierać różne szpargały. Super. Nie mogę się doczekać na wiosnę. Wszędzie rośnie ta koniczyna. Warto sadzić, warto różnego rodzaju gatunki sadzić i dbać o nie. Dla pszczółek będą miały bardzo dużo różnego rodzaju pyłku. Będziemy pyłek zbierać. No i o to chodzi. Dzień już tutaj zachodzi, słońce widać. No, pozdrawiam. Będziemy nagrywać jeszcze w zimie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Później we wiosnę i lata. No, do zobaczyska. Pozdrawiam. www.biroyal.pl. Lajkujemy. Komentarze piszcie, może coś jakieś fajne macie rośliny, może coś podpowiecie, coś może przyciąć, czy zostawić jak idzie. No, warto rozmawiać, warto się dzielić wiedzą dla pszczół, żeby nam tu nie wyginęły te nasze pracownice. Pozdrawiam.